Ale kurwa, wyczekałem, aż naprawkę zużyję. Oj, jakie dobre to było. Dzięki, cipcia. Oj, jak mi się. Fosem, możecie sobie wyczekiwać, aż chłop użyje naprawki, bo i tak w tym intraklipie macie bardzo szybkie pechy. Dochodzisz? Borek, ty chyba życia nie znasz, co? Borek chyba życia nie zna. Myślałem, że mi się porno odpaliło? Dla biseksów? Ha, bo myślałem, że mnie ze swoim starym pomyliłeś i miałem przez chwilę takie... Nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Zryj to. Zryj to. Siema Kadaro, dzień dobry, witam gorąco. Przepraszam, Borek, nie mogłem się powstrzymać. Za mocno. Ja czasami w sobie duszę takie teksty. Naprawdę. Staram się dusić w sobie takie teksty, ale... Ale no czasami muszę, nie? No czasami muszę się uzewnętrznić. No muszę powiedzieć, jak jest. Dobrze, że Borek nie trzyma kija w dupie. Wie, że jak zaczyna, to może dostać bombę. 2015 już minął, dziadek? Człowieku, jaki 2015, mordo? Ja tego, my tych tekstów, twój stary, twoja stara, używaliśmy w podstawówce. To wiesz, kiedy to było? To był rok 2000 jakiś, czy coś takiego. A ten mi o 2015 roku mówi, nie? Ziomek. Ze czasów dinozaurów, plus jeden redetaryzm, no 100 lat temu. Przysięgam, ten czołg po zmianach jest tak dobry, że mógłbym nim grać non-stop. Przede wszystkim nie przyjmuj za dużo uszkodzeń za darmo. Kurwa, odbiłem się. Olej! Jaka ta gra jest kurwa łatwa, jak się grasz na chillerce i wyjebce, ja pierdolę. Przyjemna. Oj, problem mam. Mista Batchat. Widzicie, czemu nie wjechałem po nich, nie? Widzicie, czemu po Leoparda nie wjechałem? Bo chcę wygrać giereczkę dla teamku. Oj. Tryka im się włączył. Dobra, skończę go. Jedna z najbardziej chillowych giereczek, proszę bardzo. To jest taka kurwa bestia ten Fosz, nie wiem. Oli. Sibatca 68. No, dobra bitewka, na wyjebce zagrane. Oczywiście, że będę streamował Chiny Mordziu. Kurwa, nie byłem wymierzony. Szkoda, dwie pechy zjebałem. Jesteś powalony, ty. Co on robi? A dwa razy za zero?
sięgam, czemu tutaj? Zobaczcie, to czemu tu jest hangar, a tutaj nie ma, jestem bity z zielonego, a po drugiej stronie nie? Widzowie, macie jakieś logiczne uzasadnienie, kto tam w Wargamingu wpadł na taki design mapy, bo ja nie mam. Czemu tam jest hangar, mogą sobie na spokojnie grać, a my tutaj nie możemy? Przecież to jest głupie. Nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia. Nie ma. Kongu farmi tym FPM, ale szef. On zasnął, czy co? Nie mogę. Naprawił się, czy to nie lata? Nie widzę. Nie naprawił się. Mogę mieć kilka blindów, zobaczymy z iloma kapsami się zrespi. Mam nadzieję, że coś weszło. Jak nic nie weszło, to smuteczek. No chłop, tym FM wszystko farmi. Halo, kecaj, czy to ty? No typy mu legitnie kurwa bokiem wyjeżdżają, ty. Chłopy mu kurwa bokiem wyjeżdżają. Chuj to chodzi, ty. A, no to zajebiście, zero blindów. Zero blindów dałem. Tego crossa to nie wjadę, nie ma opcji. Trzy pechy mam, nie? To problem. Jak ten raper, widzowie? Dasz na miary? Na co, Velion? Czy masz dobrego dentystę w Gdańsku? Znaczy, ja chodzę do takiej jednej kliniki, mogę ci później podać, bo akurat spoko jest. Same babeczki robią, jest mega super. Ja jestem bardzo zadowolony z obsługi stomatologicznej. I tej orto też. Dam ci, Velion. Na privie? Dobra. Napisz do mnie. Napisz do mnie, żebym pamiętał, bo mi później wyskoczy, to będę wiedział. Czemu ci ludzie nie biorą HP na taki czołg jak ten? Człowieku, HP-ki bierzesz na taki czołg. Co te maszynki robią? A, karamba, nie mam pechy, widzowie. Najgorzej. A perk na taranowanie to gdzie pan ma? Dobrze ten Bitcoin zagrał w sumie. Bardzo dobrze. Dobrze zagrał. Musicie przyznać, że tym fosem idzie zajebiście. Reload! Widzowie, a co sądzicie o zabiegu higienizacji i później z tym pięknym gównem, które dostajesz do fluoryzacji zębów? Jak to się tam nazywało? Co o tym sądzicie? Kolonoskopii? Nie, o kolonoskopię to nie pytam, normalny zabieg.
Widzowie, nie mieliście nigdy kamienia na zębach usuwanego? Nie mam peny na to. A trudno. Ale 3 na 3 weszło. Dziwne uczucie, ja bardzo lubię. Dziękuję, dziękuję. Ja bardzo lubię, ale ten preparat, który jest na szkliwo, to tak ostrożnie później, nie? Także... Mieliśmy tylko u nas, no piaskowanie pewnie się nazywa, no. Nie wiem, jak to nazwać. Piaskowanie, higienizacja, jakkolwiek tam, no. Tak, 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 no teoretycznie powinno się co rok to robić. Nie, teoretycznie powinno się to co rok robić, ja na razie unikam. Bo już roczek nie miałem chyba. Już roczek chyba nie miałem, no, jakoś tak. Robionej, więc na razie się nie spieszy. Coś tam mówiła, żebym poszedł, ale udaje, że nie słyszałem, że zapomniałem, nie? Są jakieś, jest jakieś kilka metod w ogóle? Jest jakichś kilka metod co do tego? Raz mi robiła takimi szczoteczkami, to tak wirowały bardzo. To nie polecam w ogóle. Strasznie, strasznie nieprzyjemnie bolały mi zęby aż po tym. Strasznie mi bolały zęby. A drugie to takie standardowe piaskowanie było ok. Ale na tych szczoteczkach to pierdolę nie robię, nie? Nie ma bata, że pójdę na te szczoteczki znowu. Myślałem, że zwariuję, widzowie. Ja mam... Nie mam nadwrażliwości na kłach. Na nic, ale... Dwójki i jedynki to mnie tak szarpały. Z polerką miałem, ta. Myślałem, że mnie po prostu z buta wyjebie. Myślałem, że po tej polerce to mnie po prostu... O Jezus Maria. Samo piaskowanie spoko, no tylko, że... Słono bardzo, nie? Sorki. A słono bardzo w mordzie. A weź, no później są strasznie poranione dziąsła, wiadomka. No ale tego to chyba się nie da uniknąć, nie? Za to jak fajnie później w ryju jest. Jezus Maria, te pierwsze dni po tym są tak, o Jezus. Szorujesz tylko tym jęzorem po mordzie, bo tak fajnie to czuć. To dostaniesz dzisiaj pechę może? Ciekawe, ile już odbił, co? O to nie, no te igły to tam, wiesz, to tam jest pół sekundy i już nic nie czujesz. Co wy macie z tymi igłami? Ja tego... Kurczę, to jest mega ciekawe. Ja nigdy nie rozumiałem strachu przed igłą. Niektórzy ludzie tak się boją igieł, że wolą mieć zęby robione, borowania, bez znieczulenia, bo boją się igły. To jest niesamowite. Siedzisz później godzinę albo dwie, jak ci w zębie borują, zamiast wziąć 3 sekundy, co ja mówię, pół sekundy ukłucia. To jest niesamowite. To się w ogóle nie... To w ogóle nie ma sensu! To, ale serio, to... Ten strach musi być na tyle duży i tak paraliżujący, że ludzie wolą cierpieć przez godzinę, niż dać się ukłuć przez pół sekundy. Więc to musi być dość grubo, nie? Tam to musi być gruba afera, widzowie. Cztery ukłucia? To już po pierwszym ci tam miejscowo dość mocno to znieczula, nie?
jak byłem 2,5 tygodnia w szpitalu i mnie co drugi dzień kuli, to mam dosyć. No dobra, ale to jest też troszkę inny klimat, mordo. Gdzie on był, kurwa, bo nie wiem. O, uciekł. A gdzie jest kolegi? Ernest, dzień dobry. Jestem na tym spiku? Nie mam mnie na tym spiku, ej. Ja dostałem dwie skrzykawki znieczulenia, bo babka coś tam mi tekstem zajechała, że mam jakąś wysoką tolerancję na znieczulenie. Co to za pierdolenie? A, że... Okej, okay, ja też mam. Ja też mam. Myślałem, że nie chciała cię znieczulać, bo myślałem, że... Dobra, źle przeczytałem. Nie na ból, tylko na znieczulenie. Ja mam to samo. Mój czołg jest spierdolony, nie? Jakby co. Ja też mam tak, że ja muszę brać na przykład podwójne znieczulenie, bo pierwsze mi nie łapie. Dosłownie, pierwsze znieczulenie mi nie łapie. A jak mi złapie, to bardzo słabo. Miałem to już w kilku przypadkach, w jednym zabiegu, zawsze u dentysty mówię podwójne, razy dwa. Nie da się u mnie inaczej. Niestety, ja mam tak samo jak ty, dziki wieprz. No ale no to jest kilka ukłuć, nie? No to bez przesady. Lepsze to niż później, wiesz, siedzieć i cierpieć, nie? Godzinami. Ja podchodzę do tego z takiego założenia, wychodzę, no. Nie wiem, nie pamiętam. O, znowu dobra gierka, widzowie. Widzowie, znowu zajebista gierka, patrzcie to. Przeorani przeciwnicy zostali, tak? Że nie grają, tylko poszli się kiełbaskami dotykać, co to ma znaczyć? Kurwa, po co ja to strzelam? Niego trzeba wjechać. Ale panika była grana. I 8,5 znowu foszem dzisiaj. 8700, 8800 i 8,5. Elegancko. 8 gier, 5400, widzowie. Dobry wynik? Widzowie, 5400 na poszu. Dobry wynik? Wydaje mi się, że spoczko, nie?